Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Dzięki temu wizjami się do ludzi. A w sumie o tym od wielu lat już praktycznie codziennie mówimy, prawda? Że sal muzealnych i z galerii dobrze by było, żeby trafił, zachwycił, zaskoczył, zainspirował tych tak zwanych normalnych zjadaczy chleba. I wobec tego dziękuję przede wszystkim pani dyrektor. Warto wspomnieć, że bank PKO Oddział Cieszyński jest już trzeci rok naszym, można powiedzieć, partnerem. Współpraca się tak rozwija, że zamierzamy kolejne wystawy pokazywać. Panie profesorze, panie marszałku. Może nam się to uda. W którą stronę? Ale to są dwie części. Ta to jest moja. Tak to wygląda. A tutaj proszę mi pomóc te siedzenia pokazać. Proszę. W międzywojennym było tak, że jak ktoś zmigał się od podpłacenia podatków, to mógł, gdy to urząd wykrył, zrekompensować te straty, wspierając polski przemysł. I Gustaw Różycki z tego skorzystał. Kupił pod upadającą firmę produkującą maszyny górnicze w 1934 roku. W 1935 ta firma zaczęła świetnie prosperować, bo on był doskonałym inżynierem. On wynalazł silnik wachla przed wachlem. Także tylko mu nie opatentowano tego silnika w Polsce. Wiadomo, to jest Polska właśnie. Więc on w 1935 postanowił wyprodukować sam motocykl wyścigowy, bo był pasjonatem wyścigu. Chciał, żeby to była mocna maszyna. Dla mnie jest zadziwiające to, że on w każdej broszurze podkreślał, że on projektuje obiekt estetyczny i gdy Państwo się przyjrzą temu obiektowi, a pierwsze pojawiły się w 1937 roku, ten jest z 1939. Otóż gdy przyjrzą się Państwo temu obiektowi, okaże się, że on myśli po bauhausowsku, trójkątami, że tu jest taki idealny trójkąt oparty na złotych proporcjach, który mieści silnik, a tutaj jest idealny trójkąt, który tworzy ten widelec trzymający pierwsze koło przednie. Dla mnie jest właśnie to zadziwiające, bo wszyscy mi mówią tak, ach, to słaby motocykl, bo on miał słaby silnik oparty na silnikach niemieckich. Ten silnik z dzisiejszego punktu widzenia jest słaby, on nie był słaby w latach 30. W latach 30. robił dobre wrażenie. Jak długo trwały prace nad tą książką? Prace trwały bardzo krótko, od maja do października 2013 roku, ze względu na to, że tyle trwał projekt, a zawsze jest tak, że przyznanie środków się opóźnia i zamiast przyznać je w styczniu, przyznano je dopiero w maju i w maju się rozstrzygnęło, kto będzie wykonawcą projektu. Ale udało się zgromadzić 10 obiektów, które rzeczywiście są reprezentatywne dla województwa śląskiego. No właśnie, te 10, ale tak patrząc na ich historię, to są przedmioty, które mają przynajmniej kilkudziesięcioletnią historię. Najstarszy obiekt ma już 200-letnią historię, to jest właśnie ten igielnik. Natomiast pozostałe przedmioty pochodzą i z okresu Polski międzywojennej i z lat 50., 60., 70. Doszliśmy aż do 2012 roku i zakończyliśmy przedmiotem, który dostał Red Dota, czyli piekarnikiem Zen firmy Code Design z Katowic. Ale tak patrząc na ten design tych przedmiotów,
kiedyś było więcej niż teraz, którymi możemy się chwalić na Śląsku? Ja myślę, że przedmiotów było zawsze tyle samo, ale my jesteśmy dziś bardziej świadomi tego, że należy cenić myśl ludzką i że projektant przedmiotu użytkowego to jest ktoś, kogo należy szanować. Jeszcze zapytam, to jest projekt współfinansowany przez województwo śląskie, przez Urząd Nie, to jest tak, że to jest grant Unii Europejskiej prowadzony przez Design Silesia i to jest przyczyną, dla której książka ma niestety bardzo mały nakład, nie została wprowadzona do sprzedaży, także jej nie można kupić. Ona trafiła tylko do bibliotek i do miejsc, które się zajmują designem, ale można ją sobie ściągnąć online i można całą załadować na swój komputer. To Zenita zapytam, że to takie copy and play było trochę. No, teoretycznie tak, ale praktycznie jednak jest tutaj różnica, ponieważ zmieniona została strzałka tego spinacza przy nakrętce długopisu i dzięki temu on został zmieniony. Ale któż z nas nie pisał Zenitem i sobie właśnie go chwalił? Tak jest, a poza tym trzeba powiedzieć, że w latach 80. projektanci firmy zaczęli wymyślać własne wzory, także nawet je opatentowali i one są do zobaczenia w biuletynach Urzędu Patentowego.